dostałem taką fajną opaskę. Extreme Jumper. Dzisiaj są moje urodziny. 35. Przygotowałem sobie coś specjalnego na tą okazję. Coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem. Zawsze się tego bałem. Nigdy nie miałem dobrej opinii na ten temat. Dużo ludzi miało wypadek po tej aktywności. Jeszcze większa ilość ludzi była bardzo zadowolona. Duża adrenalina. Myślę, że będzie ciekawie. Pod spodem skomentowali, czy sami byście to zrobili. Warunki pogodowe mam dobre. Myślę, że dron będzie miał wystarczająco energii w baterii, aby wytrzymać czas, który będę poświęcał na realizowanie mojego prezentu urodzinowego. Ostatnim razem, jak byłem na Elafonisi, bateria starczyła tylko dosłownie na 15 minut. Z tego względu, że było bardzo wiecznie, a dron nie mógł się ustabilizować. Nie wysłałem drona zbyt wysoko, bo bałem się, że stracę kompletnie nad nim kontrolę. Ale dzisiaj wiatru takiego dużego nie ma, więc jak go puszczę w górę i będzie stał pół godziny, myślę, że baterii powinno wystarczyć. Tam jest góra, na którą chodziłem, którą widzieliście na jednym z sezonów. 29 stopni, godzina 11:14. O 12 otwierają miejsce, w którym muszę dzisiaj być. Muszę kupić bilet. Odwiedzę pewnie biuro turystyczne. Tam w tym budynku robią lód i robią na tym biznes. Robią na tym biznes i to nawet dobry, pomimo tego, że tylko sprzedają lód. Jest to tak ciepło, że zapotrzebowanie na lód jest bardzo duże. Czy to w restauracjach, do przytrzymywania ryb, czy do robienia jakichś zimnych, wodnych koktajli. Nawet aby dodawać do zimnych kąpieli w upalne dni. Prosty biznes, a funkcjonuje dobrze. Widać, że opłacalny w takim klimacie jak ma Grecja. Bezstresowo. Dopiero po południu życie zaczyna się tak naprawdę. Ludzie wychodzą. Białe taksówki. Restauracje. Wynajęcie takiego skutera to jest koszt z rzędu 10 euro za dzień. Z tym, że są dwa różne 80-ki, 125-ki i 80-ki są tylko po mieście w rejonie. 125 cc, jakbyście chcieli gdzieś pojechać troszeczkę dalej. Wiadomo, 125 to już jest troszeczkę drożej, około 18 euro za dzień. Samochód kosztuje 37,50, więc jeżeli chcecie gdzieś jechać, to musicie podjąć decyzję, jaki środek transportu będzie wam potrzebny, przydatny. Dopiero wtedy organizować sobie własny wyjazd, nie? Jeszcze restauracje pozamykane są, dopiero po południu, o 17:00. Ale sklepiki turystyczne już są pootwierane od rana. To jest biuro turystyczne, o którym wam mówiłem. To jest kotek właścicieli. Piękny, zdrowy w porównaniu do innych kotów. Tak to wygląda. Tu jest miejsce, gdzie odbierają mnie zawsze, jak gdzieś jadę. Tam za mną u góry podobno dobre jedzenie serwują. Te uliczki są naprawdę oldschoolowe.
tu wieczorem. To okno jest otwarte. Jesteśmy coraz bliżej biura turystycznego, w którym będę kupował bilecik. Dzień dobry, jestem na miejscu. Pytam się, czy dostanę tę samą cenę, co miałem wcześniej, jak tutaj byłem. Właśnie pani sprawdza, jakie mam możliwości. I zaraz się dowiem, jaka będzie odpowiedź. Okej, mam ticket. Nie powiem wam, nie pokażę wam, co to jest jeszcze. Dowiecie się wszystkiego za parę minut. Mi to zajmie troszeczkę dłużej, bo muszę tam dojść. Piękny widok. Szkoda, że kamera tego nie pokaże wam, tak jak ja to widzę. Naprawdę, naprawdę wiele odcieni wody tam widać. No i góry. Z buszu wychodzę. Mam lekki stres, ale to jest to, co mnie cały czas podpala. Wielu ludzi powie, że to, co zrobię, jest dosyć szalone, że nie powinienem tego robić, że to za bardzo ryzykowne, ale wiele razy już wam to mówiłem, że prawda jest taka, kto nie ryzykuje, ten nie ma, więc jeżeli mam chodzić, zastanawiać się, jak to jest, jakby to było, to nie ja. Ja do takich ludzi nie należę. Ja lubię sobie stawiać cel, lubię łamać poprzeczkę, podwyższać ją i zapewne się zobaczycie w kolejnych vlogach różne moje inne wybryki. Taki jestem i się nie zmienię. To lubię robić i z tym się bardzo dobrze czuję, więc pamiętajcie, aby być ze sobą szczery i być prawdziwym przede wszystkim, tak? To jest najważniejsze. Okej, nie będę was trzymał w niecierpliwości dłużej. W najgorszym wypadku, co może się stać, to mogę dostać zawału serca, mogę uderzyć zbyt mocno głową o taflę wody, mogę sobie coś skręcić, mogę może lina się urwać. Mam się zajebiście i jestem ciekaw, jakie to jest uczucie. I dodatkowo nie mogę się doczekać. Tam to wysoko. 200 metrów skok. Drona umieszczę gdzieś tam u góry. Myślę, że będzie się trzymał. Nie jest zbyt wieczny. Dobra, idę. Ja już jestem przygotowany. Dron lata. Have fun, man. Thanks, guys. Let's do it. Let's do it. Jedziemy właśnie w górę. Lina mnie trochę ciągnie za nogi. Tak to wygląda z góry. Szybko i bezboleśnie będzie. Jest wysoko. Adrenalina rośnie. Zdrowy rozsądek dzisiaj chowam do kieszeni. Będę leciał w dół.
Okej, widzieliście co się działo, jak to wyglądało? Tam leciałem. Powiem wam tak, jak oglądasz ludzi, którzy skaczą, to wygląda kompletnie inaczej. Jak jesteś u góry, no to srasz w gacie. Jest wysoko i tak naprawdę nie wiem, czy bałem się skoczyć przez parę sekund, czy po prostu nie byłem pewny tego, czy lina mnie utrzyma. Ale w momencie, jak już lecisz, już nic nie możesz zrobić, więc wtedy zaczyna się dopiero to uczucie, że jesteś kurde, wolny jak ptak, po prostu lecisz sobie, tak? A jak już czujesz opór, że lina zaczyna cię cofać, no to wszystko odchodzi, ten cały stres znika i pojawia się to zajebiste uczucie, ta adrenalina pompuje, serducho wali, radość, no coś niepowtarzalnego, nie? Nie chciałem się zdradzać zbyt szybko, bo nie miałoby to sensu, całe to nagranie i cały ten vlog. Dostałem fajną ofertę, mianowicie jak przyjdę na kolejny skok, to jest tylko 30 euro, trzeci skok mam 20 euro i czwarty skok mam za darmo, nie? O. Tak to wygląda. Ludzie, pierwsza klasa na Star Beach. Naprawdę pogadałem, pośmiałem się. Ludzie podchodzili, pytali się, co to jest za dron. Latały dwa drony, więc musiałem poinformować kolesia z drugim dronem, żeby uważał, żeby nie wchodził mi w trasę, bo dron będzie stał w jednym miejscu, więc jak chce sobie latać, to gdzieś z boku sobie lata. Ale był w porządku, żeśmy porozmawiali, popytał się trochę odnośnie karmy, powiedziałem o mojej sytuacji w Alpach, powiedziałem mu, jak to wyglądało z GoPro, jak dostałem reklamację, zwrócili cały sprzęt. Wiecie, jak to jest z technologią. No, technologia to jest jedna sprawa, a warunki pogodowe to jest druga sprawa. I nawet jakbyśmy chcieli, żeby było wszystko idealne w technologii, no to i tak w pewnym momencie zawiedzie, tak? No i może nie stało się tak dzisiaj, że akurat zawiodło to. Nie było do końca tak jak powinno być. Bardziej chyba przejmowałem się tym, że dron wyląduje w wodzie niż moim skokiem. Zresztą widzieliście nagranie, jak stoję u góry. Na pewno widać, że się trochę boję. Kto stał na bungee, kto próbował skakać pierwszy raz, na pewno powie to samo, że nie jest łatwo. Człowiek nie ma tej pewności siebie i widać, że się boi. Bo jednak robisz coś wbrew swojej naturze, tak? Wyobraź sobie, jakbyś miał skakać z budynku. Jestem ciekaw, czy byś tak po prostu skoczył, nie? Moim zdaniem trzeba mieć bardzo wielkie jaja, żeby skoczyć z budynku i popełnić wiadomo co. A jednak na tym bungee masz tą linę i masz to bezpieczeństwo, więc ja nawet nie dopuściłem do myśli, że mam linę na nogę. Człowiek nie myśli o tym. Jedyne co tak naprawdę atakuje umysł, to tylko strach. Obawa przed tym, przed wysokością. Bo ja nie bałem się, że uderzę w taflę, albo że lina się urwie, albo inne jakieś historie. Nie, tak naprawdę bałem się tego, co zobaczyłem. Bo naprawdę było wysoko. I wszystko było takie małe na dole. I to chyba powodowało, że potrzebowałem kilka sekund. Dzisiaj schowałem strach za siebie. Wiadomo, jest jeszcze zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek wsadziłem do kieszeni i zrobiłem to, co powinienem zrobić. To, co chciałem zrobić. Przeżyłem to. Jestem pełny energii na kolejne dni. Czuję się super, idę coś zjem, bo głodny jestem. Jest piękna pogoda. Myślę, że pójdę po południu sobie troszeczkę popływać w wodzie. Te kamienie, które widzicie pod wodą, te ciemne takie plamy, to są miejsca, gdzie się najlepiej nurkuje. To, co żyje w wodzie, właśnie przebywa w takich miejscach. To są jakieś jaskinie, jakieś zakamarki, one tam przebywają. Tam możecie porobić sobie fajne zdjęcia. Zresztą wy, jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to zobaczcie sobie na moim Instagramie, jak to wygląda. Instagrama możecie znaleźć na mojej stronie Facebooka. Wpiszecie sobie w Facebooka Andrzej Kwasek. Tam będzie link do Instagrama. Jeżeli lubicie, to kliknijcie. Napiszcie, dajcie jakiś komentarz, żeby było fajnie, ciekawie, kolorowo. Nie krępujcie się. Taką opaskę mi zamocowali. Już. Nie mogę tego ściągnąć, muszę to odciąć. Wszystko to do myślenia chodzi, tak? Bo jeżeli chcesz skoczyć, no to tak czy inaczej skoczysz. Bo nie po to wchodzisz, nie po to płacisz, nie po to bierzesz tam do góry, żeby po prostu zobaczyć, jak to wszystko z góry wygląda, nie? Dron nagrywał do momentu, w którym ja skoczyłem. Zaraz po skoku automatycznie się kamera przestawiła i dron uaktywnił awaryjne lądowanie
względu na niski poziom baterii. Więc nic nie dzieje się bez przyczyny, wszystko ma swój czas. Ja musiałem skoczyć, dron musiał wrócić na swoje miejsce. Więc dosyć fajnie to wyglądało i od razu przy okazji mogliście zobaczyć, jak technologia się zachowuje, jeżeli jest zautomatyzowana, nie? Bardzo fajne rozwiązanie, bo równie dobrze bateria mogła się skończyć i dron po prostu mógł spaść. Dron poleciał w miejsce startu i zaczął lądować w miejscu, gdzie GPS zapisał jego punkt początkowy. O właśnie. To właśnie jest ten najlepszy. Thank you very much. Bye. Zdecydowanie najlepszy. Jest gorąco, słońce razi. Plażowo wszędzie naokoło. Pokażę wam, jak to wygląda trochę. Temperatura w tym rośnie, jest godzina 14. Idę do hotelu, zostawię moje graty, biorę jakieś płetwy, coś zjem po drodze i idę trochę popływać. Mógłbym tu mieszkać. Bardzo odpowiada mi bardzo klimat, ludzie. Normalne, fajne życie, bez żadnych luksusów. Jedynie co ludziom to potrzeba do życia, to jedzenie. Bo naprawdę mają dużo słońca, mają fajną wodę. Jest tu dużo pomysłów na internet. Kwestia tylko, co byś wybrał sam dla siebie, jeżeli chciałbyś robić tutaj pieniądze. Nieźle. Powinno być zamontowane albo na ręku, albo zamontowane na klatce piersiowej. Ale nie zakładajcie mocowania na głowę, bo w momencie szarpnięcia zrzucicie to i pokrowa wam utonie. Poniżej masz czerwony guziczek, wciśnij go, on będzie z napisem subscribe. Obok masz mały dzwoneczek, ten dzwoneczek też wciśnij. On będzie dawał ci powiadomienie o nowych nadchodzących filmach na moim kanale. Życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym sezonie. Mam nadzieję, że coś się nagrało. Jeszcze tego nie oglądałem. Bo jak się nie nagrało, to będę musiał jeszcze raz skakać.